Witajcie serdecznie. Dzisiaj parę słów na temat czterdziestki, bo co chwilę gdzieś tam w komentarzach się powtarzają podobne pytania, to pomyślałem, że warto niektóre kwestie wam jakby tutaj wyjaśnić. Zapala nam się halogen tu co chwilę na fotokomórkę. Jeśli chodzi o czterdziestkę, bo tam niektórzy, jak wrzuciłem to zdjęcie z przejażdżki bez kabiny, to takie miałem wrażenie, że niektórzy myślą, że to już jest finalna wersja, no to nie. To do finału dużo jeszcze brakuje. Jest zrobiony tak na razie na tą chwilę silnik i przednia oś. Co dalej, to jeszcze trochę pracy nas czeka. Myślę, że niedługo, o ile warunki atmosferyczne nam pozwolą, jak nie będzie takich wielkich mrozów, to zaczniemy temat skrzyni biegów i tylnego mostu, zwolnic, tutaj układu kierowniczego, te pozostałe elementy, które tutaj jeszcze nie są zrobione. I w międzyczasie będziemy już się rozglądać za tym, żeby robić tą blacharkę. Oczywiście dopiero finalnie, jak już będzie poskładana po tym remoncie skrzyni, przejedziemy się trochę, pojeździmy. Jest szansa, że nawet tą blacharkę zmontujemy jeszcze tak bez malowania. Podłączymy znowu instalację całą, bo zwykle tak robimy właśnie. I przejedziemy się trochę, żeby wszystkie elementy wypróbować. Wiadomo, to są stare elementy, a nawet jak czasami nowe, to sami wiecie jaka jakość. Więc dopiero jak mamy pewne, że wszystko śmiga jak trzeba, nic nie przecieka, to wtedy będziemy go malować na gotowo i wtedy będzie już finalna wersja, na pewno przez jakiś czas bez kabiny, bo kabina też wymaga dużo pracy, więc jakiś czas pewnie będzie jeździł finalnie też bez kabiny. I co dalej? Dlatego też na przykład nie malujemy tych kół przednich, bo one są w takiej farbie, w jakiej były i będziemy je dopiero robić na gotowo, już później w kość słoniową, a teraz są po prostu założone z tego względu, że no są z lepszymi oponami i no nie mają takich naspawanych krążków, tak jak tam pamiętacie. Co dalej? 40 będzie zielona. To jakby już jest raczej przesądzone, nie sądzę, żeby się coś jeszcze zmieniło. Także będzie zielona, będzie z szarym korpusem i będzie z kołami w kości słoniowej. Obciążniki tam pisaliście też w komentarzu na zakładce społeczność pod tym zdjęciem, że nie ma obciążników. Mamy obciążniki, już w sumie jedną propozycję tutaj od widza, żeby się zamienić, dwie w sumie już propozycje, więc na te sześciootworowe, więc będą sześciootworowe obciążniki. Z tyłu będą, mamy już obciążniki tutaj przykręcane do piastku przednich, więc te obciążniki też będą prawdopodobnie założone. Nie mamy tych obciążników, które tutaj są do wspornika, w tym miejscu takie kostki mocowane tutaj. Przemek ma to w 40, to tych obciążników nie mamy. Jak nam się uda takie trafić, to pewnie założymy. Co tutaj jeszcze mogę powiedzieć na temat tego, jakie są plany? No i kabina, jak będzie, chcemy, żeby kabina wróciła, ponieważ no ta 40 jakoś tak mi też się kojarzy najlepiej. Najbardziej podoba mi się z takimi kabinami, tymi puszkami, jak jest ten daszek jeszcze uchylony, to ma taki swój klimat, więc pewnie taka kabina wróci. Jest szansa, że w innym kolorze niż szarym, bo tutaj tato ma taki pomysł względem tego, jakie oryginalnie kiedyś te 40, te kabiny przychodziły w jakim kolorze, to może niektórzy z was pamiętają albo wiedzą, to możecie się tam w komentarzach pochwalić, a my to zdradzimy prędzej czy później, ale tak, żeby nadać trochę ciekawości, tutaj wzbudzić ciekawości, to nie zdradzę od razu, chyba że już pisałem, bo tego nie pamiętam. Jeśli chodzi o tłumik, ten jest od Supra, być może taki zostanie jako taki element tuningu z epoki, lub jeszcze druga szansa, że będzie taki niziutki tłumiczek, to znaczy z tą częścią tłumiącą niższą i z góry z tym wylotem, taką z tą rurką, to być może jeszcze taki tłumik będzie, jak na tym zdjęciu, które wam pokazałem, to oryginalne, to taki też w oryginale się podoba nam. Oczywiście lampy, nie lampy tylne, czy te na błotnikach kierunkowskazy też będziemy chcieli założyć oryginalne, przednie również, te są tylko założone teraz, żeby jeździć, tamte już miały kiepskie odbłyśniki, więc założyliśmy nowe lampy po prostu ze sklepu, żeby to nie robiło problemu. No i co dalej? No krótką przejażdżkę ostatnio sobie zrobiłem bez kabiny, no niebo a ziemia, nie ma porównania praktycznie. Ja spodziewałem się, że tak będzie, nawet się śmiałem do taty, że teraz tu już chyba remontu skrzyni mostu nie trzeba robić, bo praktycznie go nie słychać, słychać silnik wreszcie.
No ale tutaj, jak wiecie, no nie o to nam chodzi, żeby robić z tego traktora jakiś tam mega komfort i nie będziemy tym pracować na co dzień, dlatego też pytania, które tam czasami są, czy będziemy układ kierowniczy przerabiać na jeden drążek, czy będziemy kabinę zakładać, nie wiem, na glaka czy coś, to ci, co tam nas oglądają, to na pewno wiedzą, ale tych nowych widzów to chcę zapewnić, że na pewno takiego czegoś tutaj nie będzie, tylko widzicie, że dążymy do oryginału. No i co? No i będziemy wszystko to kompletować. Też taka prośba, jakby ktoś z Was miał na przykład oryginalne siedzenie pasażera do 40, to chętnie bym nawet wypożyczył coś takiego, żeby sobie dorobić takie siedzenie. Chociaż mam dokumentację zdjęciową dość sporą, zrobioną w Czechach, ale w Polsce nie widziałem takiej 40, która pracowała tyle lat i żeby jeszcze do dzisiaj to siedzenie w oryginale miała. Więc jak ktoś z Was ma, to chętnie, dajcie znać. No i to tyle no, z tą 40. Aha, przy okazji jeszcze bym zapomniał. Pokażę Wam to za dnia, ale też chciałbym podziękować panu Markowi, który nam przekazał maskę do 40. No maska jest w dobrym stanie. Była kupiona, powiedzmy, po pewnym... To nie była fabryczna z ciągnika, tylko była dokupiona jako nowa później. No wymaga tam trochę pracy, bo ma parę wgniotek, ma trochę tam jakichś drobnych elementów, była przedłużana troszkę, więc tam trzeba będzie odciąć ten element, więc mamy już do wyboru jakby tutaj, jeśli chodzi o maski. No zobaczymy, kwestia tego, może znajdziemy kogoś takiego, kto będzie chciał się podjąć remontu maski, to chętnie, że tak powiem, to odstąpimy, bo akurat wiedzy ani umiejętności blacharskich no to nie mamy niestety. Więc będziemy się starać, żeby to zrobić, chociaż ta mi się podoba bardziej, ponieważ ta ma co prawda przyspawaną tutaj na stałe, ale ma klapkę, więc ta jakby najwięcej punktów u mnie pozytywnych tutaj zbiera z racji tej klapki. No i co tam jeszcze? Aha, pytaliście o kierownicę, że aluminiowa, niewygodna i tak dalej, ręce brudzi, no brudzi oczywiście. One fabrycznie kiedyś to były takie, miały jakby oprzycie. Nie wiem, czy to była skóra, czy to było coś skóropodobne, ale to się dzisiaj rzadko trafia, żeby coś takiego spotkać. My pewnie ją oprzyjemy, no chyba, że uda nam się białą kierownicę znaleźć, tam taką oblaną, że tak powiem, tworzywem, to taką kierownicę założymy. Najprawdopodobniej nie mamy też tego dekielka w kierownicy, więc tego też będziemy szukać. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o te takie tematy tutaj wyjaśniające odnośnie tej naszej 40. Sądzę, że wiele kwestii Wam się wyjaśni jeszcze w trakcie, jak będziemy te filmy nagrywać. Postaramy się w miarę możliwości, chociaż też nie wiemy, na ile nam się uda, bo to zależy, jaka zima będzie. Jak będziemy robić tą skrzynię, w miarę na bieżąco to robić. Aczkolwiek o tyle jest utrudnienie, że czasem tato coś w ciągu dnia robi, ja wracam po południu, no to już jest wtedy, wiadomo, trochę zimniej, ciemno i tak dalej. No może ciemno to nie jest problem, ale już jest dużo zimniej, więc ciężko pod wiatą takie rzeczy robić, więc no zobaczymy, postaramy się jakoś to w miarę możliwości na bieżąco nagrywać, aczkolwiek co do 40 parę filmów już tam było kiedyś nagranych, więc z innego egzemplarza, więc odsyłam Was do tych filmów. No i też taka prośba, może sugestia delikatna, że jeśli chcecie zapytać, czy tam macie pytanie, skąd ta 40, co i jak, dlaczego tak, a nie inaczej, to zerknijcie też na poprzednie filmy z nią, żeby się tam w komentarzach nie zawsze wyłapię te wszystkie pytania, w tych komentarzach nie zawsze na bieżąco mam czas, żeby odpisać. Wobec tego w tych poprzednich filmach często te odpowiedzi możecie znaleźć bez większego problemu i bez szukania, wystarczy je obejrzeć, także tam Was odsyłam. No i to tyle, no. Trzeba się zabierać do roboty. Idę zaraz do garażu i robimy z tatą skrzynię od Supra. No i nagrywamy kolejne odcinki, te warsztatowe, ze skrzynią od Supra. Bo też wypada już, żeby jednak minęło chyba ze 3 lata już, jak go mamy, albo nawet lepiej. Więc wypada, żeby już jak najszybciej on wyjechał. Także skrzynię skończymy, wyjedzie z garażu. Odstawimy ją na chwilę i wtedy będziemy się zajmować silnikiem, przednim zawieszeniem, żeby to jak najszybciej zmontować do kupy i no, uruchomić i testować. No ale do tego jeszcze trochę czasu. Zresztą odcinek na temat Supra będzie osobno, więc tam będziecie z niego wiedzieli, co się dzieje na bieżąco.
No, pierwsza przejażdżka tą 40 bez kabiny. Powiem wam, że komfort no, nieporównywalnie lepszy, jeśli chodzi o dźwięk. Siedzenie tutaj dobija, do końca jest rozklekotane, więc to jakby zostało to samo, ale przyjemność z jazdy dużo większa, słychać silnik. No i śmiałem się już do taty przed chwilą, że tak naprawdę to nie trzeba chyba skrzyni i mostu robić, bo wiadomo, trochę sobie tam wyje, ale nie ma takiego hałasu jak był w tej kabinie. Komfort wsiadania, przede wszystkim dla mnie komfort wsiadania dużo, dużo lepszy, także to najbardziej sobie cenię w braku kabiny. Szkoda tylko, że pogoda już taka i pora roku, bardziej nie na cabrio, a na ogrzewaną kabinę. No ale co, plan teraz taki, że wstawiamy, że tak powiem, na kołki i demontujemy już zbiornik paliwa, całą tutaj blacharkę, galanterię, siedzenia, błotniki. Oczywiście nie że za chwilę, ale lada dzień, bo trochę jeszcze przy skrzyni od Supra musimy podziałać. No i robimy tutaj skrzynię, tylny most, żeby zwolnicę, żeby było na gotowo wszystko już ładnie zrobione. Może jak się uda, to w przyszłym roku, bo trochę pośmigamy taką niepomalowaną jeszcze, a na przyszły rok może się uda już tą blacharkę doprowadzić do ładu i całego pomalować, jak już wszystko się, że tak powiem, dopieści. Błotniki będą tylne na 99% nowe, a te może się komuś przydadzą gdzieś do jakiegoś takiego do pracy ciągnika, bo nie są bardzo złe, ale żeby były takie, że tak powiem, w naszym standardzie, to trzeba byłoby trochę pracy jeszcze tutaj dołożyć, a są dostępne, więc raczej kupimy nowe. Jeszcze przy okazji też was poinformuję już na koniec, że zgodnie z prośbami, które tam się pojawiały dość często, takimi sugestiami, żebyśmy założyli jakąś zrzutkę tego Patronite'a i tak dalej, poprzedni pomysł jakby nie do końca się sprawdził, bo zainteresowania większego mimo sugestii nie było, chociaż ja też jakoś tak nie reklamowałem tego, że to mamy, było informacja chyba raz czy dwa razy, ale mamy też taką założoną zrzutkę na tym portalu zrzuta.pl czy zrzutka.pl, więc jak macie ochotę, chęć i tak dalej, to mamy kilka pomysłów, które moglibyśmy wdrożyć na kanale, ale na to jest potrzebne troszkę więcej czasu, bo to głównie o czas chodzi, a że niektóre rzeczy da się finansami podgonić, ale nie wszystko niestety. Ale mamy kilka pomysłów, więc może uda nam się jakimiś wspólnymi siłami z biegiem czasu to wdrożyć. Także no, jeśli macie ochotę swoją cegiełkę dołożyć, to jak najbardziej. Zbliża się też Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, także zostawcie sobie trochę z tych zrzutek, zamiast się na zrzutkę zrzucać, to zostawcie parę groszy na licytacje wośpowe, bo to też jakby ważniejsza kwestia. My sobie jakoś tam też damy radę, tak jak dajemy do tej pory. Będziemy znowu parę gadżetów wystawiać. Jak nam starszy czasu, to jakieś, bo dzisiaj mamy Mikołajki, więc tak nie wyrobiłem się jak chciałem, ale mamy jakieś tam kalendarze, jakiś tam gadżet też znajdziemy, żeby wrzucić takie, może ala konkurs świąteczny, myślałem, czy się uda mikołajkowy, no ale się nie udało, więc będziemy coś myśleć dalej. No i to by było na tyle. I na tych aukcjach Allegro Wośp też na pewno wrzucimy link do tego, że coś tam się na naszych aukcjach pojawi. Także miłego warsztatowego majsterkowania, jeśli coś tam grzebiecie sobie na warsztacie, i do zobaczenia w kolejnych filmach.